sobota, 9 stycznia. Rozpoczynamy sezon zimowy. Jedziemy na biwak. W scenerii takiego śniegu jest bardzo wolno jadę, bo jest ślisko, niebezpiecznie. Jedziemy do miejsca, za chwilę zobaczycie, gdzie będziemy, co będziemy robić i gdzie będziemy biwakować. Hello, my name is Kamil Konrad Rudnik. I share my passion for remote traveling, exploring and mountaineering. I invite you to join me and together uncover wonders of our planet. Idziemy na pierwszą pochylnię na kanale Elbląskim. Zwiedzimy dzisiaj, planuję zwiedzić wszystkie pochylnie i biwakować w Buczyńcu. Kanał Elbląski, pochylnia Całuny. Słuchajcie, tu mamy taką mapkę kanału Elbląskiego, na którym znajduje się 5 pochylni w rejonie Rychlik. Jesteśmy przy pierwszej, przy Całunach. Także mamy tutaj zabytkowe koła zębate. Mamy obiekt. Zaraz pójdziemy sobie na górę i zwiedzimy okolice, zwiedzimy tą pochylnię, przejdziemy się. Planuję wszystkie dzisiaj zwiedzić i zanocować. Będziemy nocować tutaj w Buczyńcu. Nie wiem, czy to widać. Mogę wam jeszcze powiedzieć odnośnie tego historii kanału Elbląskiego. To tutaj Prusacy wymyślili, żeby z Elbląga wybudować kanał do jeziora Jeziorak. Tu filmiki znajdziecie z tego miejsca. 25 października znajdujemy się w Siemianach, takiej wsi Siemiany. Nad jeziorem Jeziorak. Jeszcze dzisiaj popływamy na jezioraku. Taka jest fantastyczna pogoda dzisiaj, zobaczcie. Jeziorko. Później zrobili jeszcze takie skrzyżowanie w Miłomłynie. Tutaj też później wam powiem, gdzie możecie więcej szczegółów znaleźć w moich filmikach. Do jeziora Szeląg, które podzielono na Szeląg Wielki i Mały, bo tam puszczono kolej. A pod koleją jest fantastyczny tunel, który też w moich filmikach możecie obejrzeć. O, latarkę trzeba było wziąć. Ale... Także tą część mamy zrobioną, tą część mamy zrobioną. Miłomłyn, skrzyżowanie, śluza też wam pokazywałem, jak wygląda. Jechaliśmy do takiej miejscowości Miłomłyn. Zobaczcie, jaki klimat tu jest. Tu jest pięknie. Takie rozlewisko. Tu jest śluza. Tu jest poziom wody. Tu jest komora śluzy. I teraz robimy sobie tutaj te wszystkie pochylnie. Tu biwakujemy. Taki jest plan dzisiejszej wyprawy. Słuchajcie, dotarliśmy do początkowego miejsca. Kurde, pies mi do wody wlazł. No, to jest, kurde, no. No i co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Co zrobiłaś? Także widzicie, tu jest przystań. Tam jest jakieś ławeczki są. Czyli tam dobijają łódeczki, które czekają na swoją kolej. Muszą przepłynąć tutaj, z jednej strony płyną jedne, a z drugiej strony tutaj właśnie to jest takie wąskie,
Czyli to jest jakby, to jest wąskie gardło. Szersze łódeczki tędy nie przepłyną. Tu mamy te koła, które tu kręcą całym tym interesem. I tam się zaczyna podejście pod wyższą po pochylni na kanał położony na innej wysokości. Także taka jest infrastruktura, taka jest sceneria. Pies się załatwił już na samym początku. Teraz będzie zimno, podejrzewam. Podejdziemy jeszcze, zobaczymy tutaj, że można sobie tak przybić na przystań. Takie skromnie, nawet zadaszenia nie ma. Spodziewałem się, że będzie to lepiej zrobione. Dlatego, że tutaj poszły duże pieniądze z Unii Europejskiej. Zrzuciła się wspólnota razem z nami na odrestaurowanie tego kanału. Powinni infrastrukturę też jakoś zrobić. Także tu macie potwierdzenie nawet, że kilka funduszy się na to złożyło. Cały kanał od jeziora Drużno pod Elblągiem do Miłomłynu i w kierunku Zalewa i później od Miłomłynu w kierunku Ostróda, Starej Jabłonki. Te wszystkie tematy możecie sobie u mnie na kanale przejrzeć. Tam wam podam, które filmiki, podpowiem wam, które filmiki warto sobie obejrzeć, a nawet jeszcze raz przypomnieć. Tak wygląda kanał, słuchajcie. Pochylnia, całuny. Biegaj! Biegaj, 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 biegaj! Good dog. Sprawdzam konstrukcję. Powiem wam, że to jest, kurde, bardzo ciężkie. To jest stal. Koła jakie wysokie, zobaczcie. Jaka to jest wielkość. Tam jest platforma u góry dla kibiców, którzy płyną akurat, czy tam jadą tym wehikułem. Mogą sobie oglądać, robić zdjęcia. Widzicie, tutaj liny na takich kołach się podpierają. Te się podnoszą im bliżej wózka, im dalej od wózka to są oparte. No szyny są bardzo szerokie, szersze niż na kolei. No i doszliśmy do tego wyższego poziomu. Widzicie, to jest z taką górką robione, pewnie to jest tak celowo zrobione, żeby tak było. I te tory potem się zanurzają w dół, żeby łódeczka mogła tam spłynąć, a wózek zostaje. Został. Taka sceneria piękna. Początek nowego roku. Otwarcie z przytupem. Gdzie ty się pchasz? Jeszcze mi tam skoczysz. No dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle przy tej pierwszej pochylni. Jeszcze zerkniemy sobie na mapę. Tutaj macie podstawowe informacje na tablicy o tym, że kanał powstał w połowie XIX wieku. I zobaczcie, z Elbląga, z jezioro Drużno na odcinku 10 km podnieśli o 100 metrów do góry, a potem śluzowali w dół. Też ciekawe, że nie cały czas w górę, bo ja myślałem, że cały czas w górę będzie. Jakby im dalej od morza, tym wyżej. Ale nie, potem musieli ześluzować troszeczkę w dół. Teraz następny odcinek, jedziemy Jelenie. Następna pochylnia, która się nazywa Spillway po angielsku. I tu mamy tą samą mapę, którą wam pokazywałem. Jesteśmy w tym miejscu. Mierzamy do Buczyńca. A tu macie historyczne te jeziora ze sobą połączone. Także z czym to się wiąże ta wyprawa, powiem wam szczegółowo
podczas omawiania celów na 2021, planów. Dojeżdżamy do kanału w Wielonkach. Sobie tutaj przejedziemy teraz. Zaryzykujemy, że tak powiem. Pochylnia Jelenie. Podobnie wszystko wygląda. Idzie tu jakiś strumień, jak w górach, tak daje, taka różnica wysokości. Kaskadowo jest zrobione, żeby nie od razu taki spad. No i pytanie teraz, jak tu jechać. Pojedziemy sobie no właśnie, jak jechać. Mapa pokazuje, żeby jechać tak, jak kanał biegnie, czyli tu do góry, trzymać się prawej strony. No i tak zrobimy. Chyba źle jednak pojechałem, trzeba było dołem chyba jednak jechać, nie wiem, bo tu są te liny, bo tymi linami nie przejadę, jestem za wysoki i nie wiem, co teraz robić. Dołem też chyba nie przejadę, dołem w ogóle nie przejadę. Zobaczymy, może to jest tylko złudzenie. Może samochód da radę przejechać. Taka to niespodziewajka. No nie ma tutaj, tu na dole, jakbym pojechał na dół, nie mam jak skoczyć na górę. Abym chciał jechać tą drogą tutaj wzdłuż kanału cały czas. Tutaj zobaczcie, tu jest maszynownia. Tu jesteśmy na tym wyższym poziomie już, w kierunku południowym. I stąd tutaj woda rurą jest spuszczana, napędza koło zamachowe i woda schodzi wtedy tamtą kaskadą, którą żeśmy widzieli jadąc samochodem. I w ten sposób tą maszynownia działa, tak? Grawitacyjnie jest napędzana. A my jedziemy dalej. No, widzicie, to jest właśnie ten sam otwór. Tędy woda spływa do dolnego kanału, a więc cały czas jest jakaś tutaj wymiana. Jest jakaś wymiana wody między tymi kanałami. Cały czas coś spływa. Widzicie, takie jakieś zatoczki są porobione. Można tutaj taka lala przystań coś. Ludzie też pewnie coś oferują. Co kawałek, jak jest kanał przecina jakąś drogę, to są takie mostki pobudowane, no i wtedy trzeba z tego kanału zjechać. Zmierzamy w kierunku trzeciej pochylni. Oficjalna nazwa pochylnia Oleśnica. Staram się jechać wzdłuż kanału. No jest to jakieś tam pewne ryzyko, no bo wiadomo, zawsze tam generalnie tylko dla służb utrzymania ruchu tutaj i dla rowerzystów. Dojechaliśmy do Oleśnicy.
Tu widzicie taki strumyczek, klępina sobie biegnie równolegle. A tu jest pochylnia. I zobaczcie, droga się kończy. Będziemy musieli przeskoczyć po tych torach, tutaj po torowisku. Przejechać dalej. Będziemy próbować, no będę się przebijał dalej, żeby jak najbliżej właśnie tych pochylni tutaj jechać. Nie drogami, tylko takimi bardziej technologiczną drogą, nie publiczną. Zawsze to wydaje mi się atrakcyjniejsze. I dla mnie, i też mam nadzieję dla was, żeby zobaczyć właśnie, jak ktoś sam nie może jeździć, to idę po tym śniegu. Słuchajcie, nie wiem, czy jest deska, czy nie ma. No zobaczcie, jaka sceneria, ten śnieg pada. Coś pięknego, bardzo fajnie się czuje. I ten marznący deszcz, taki ala śnieżek, biało. Wspaniała sceneria do tego, żeby zabiwakować, poczuć ten klimat właśnie bytowania w terenie w nocy, zimę. Podejedziemy tam, zaparkujemy, przejdziemy się. I tak sobie spacerujemy. Bunia przeciera szlak. Znowu te dwa wózki. Wszystko jest kompletne. Wszystko stoi. Zobaczymy, zaraz wam powiem, jaka jest różnica wysokości. Sprawdzimy to. Ale tu będzie więcej. Pochylnia Oleśnica. Dotarliśmy do kanału położonego wyżej. Tu macie różnicę wysokości, możecie sobie ocenić. Także przejdziemy sobie na tą stronę, słuchajcie. Teraz. Póki jeszcze możemy, bo potem już nie da rady. I droga biegnie tędy, także będziemy się posuwać drogą w tą stronę. Podejrzewam, że ja powinienem nawet może i tędy jechać tą drogą, zaraz się okaże. Ale dobrze, chodzi o to, żeby spędzić czas na przyrodzie, na świeżym powietrzu, ruszać się. Nie trzeba dokładnie w każde miejsce samochodem dojeżdżać. Spacer też jest potrzebny. A dla takiego psa domowego, który raz na dzień, na 10 minut wyjdzie na dwór, 15, poza posesję, to jest raj. Zobaczcie, tu wszystko jest. Słyszycie? Kaczki jakieś, czy coś. Alarm strzeły, nie wolno. Zobaczcie, też jest maszynownia. Na tej samej zasadzie jest strumień, jest woda odprowadzana tutaj koło. A tutaj żywotne, ale alarm strzeły. Wyczuły psa. Strzeły alarm, także siły przyrody tak działają. A my mamy tutaj znowu wszystko analogicznie, podobnie. Badam, wchodzę pojedynczo. Widzicie, jaki fajny lej. Tutaj woda nie zamarza, tam stoi, nie płynie, to zamarza, tu gdzie płynie, nie zamarza. Tu mamy takie koła, a te kaczki nie dają spokoju. A mój piesek, zobaczcie, o dziwo, zachowuje spokój. Co ci prusacy tu wymyślili? Tutaj podejrzewam, że tak jak na każdej zasadzie, żeby tam napędzać tą maszynownię, napędzają ją z górnego poziomu, grawitacyjnie, i tu woda spływa w dół i spływa później, tam się łączy z tym kanałem, tak podejrzewam. A tutaj, zobaczcie, pod spodem jest skrzyżowanie, to jest taki akwedukt, można powiedzieć, tu zrobiony. Tu płynie rzeka, która płynie tu pod spodem i później płynie dalej, i tu już jest rzeka, ona ma takie meandry tam. Nagrałem tą rzekę, także możecie zobaczyć, że to jest coś innego. A tu zobaczcie, taki akwedukcik. To widać, że to jest ludzką ręką rzeźbione. Tutaj. Chciałbym wam pokazać ten tunel tu pod spodem. Zaraz sobie do niego wejdziemy. Tylko muszę znaleźć wejście jakieś dogodne, żebym mógł wejść bezpiecznie. Są dwa wejścia.
Ale czy my wejdziemy, słuchajcie? Ale się pościznąłem. Kamienie się ruszają. Przeszedłem. Zobaczymy, może się uda tu przejść. Znowu latarka by się przydała, no ale nie ma. Pies nie poszedł za mną. Nie, już biegnie. Już idzie za pankiem. Widzicie, jak to wygląda? To jest zrobione do wybudowali, żeby strumień mógł spłynąć, a nad nim akwedukt postawili. To nie pierwszy raz coś takiego widzę. Tutaj jakby działały może bobry. Taką tamę zbudowały. Spiętrzyły trochę. Tak to wygląda. Wychodzi godzina 13. Zrobimy sobie małą przerwę. Dam psu trochę wody, może się napije. Chociaż nie wiem, czy będzie chciała. Ja sobie herbatę wypiję. Widzę, że nie chce wody, może śniegu się najadła już. Mam w termosie trochę gorącej herbaty. A tu mam naleśniki, słuchajcie. Żona mi zawinęła, także jeszcze ciepłe są. Podgrzane na patelni. Będziemy jedli. Piesio czuje, że ja mam naleśniczka. No chciałaby. A wodę pij. Pij wodę. Nie chcę wody pić, bo mi naleśnika. No dobry. Zmierzamy w kierunku z kierunku Oleśnicy, w kierunku pochylni w kątach i zobaczcie ślady zwierząt, które tutaj w różnych miejscach, zobaczcie, kopytne przekraczają. Widać, to jest ich ścieżka tutaj. Nie boją się po tym cienkim lodzie, jakoś dają radę. Przychodzą, przedostają się na drugą stronę. Tam dalej jest droga, tam dalej też są jakieś stawy, ja przynajmniej widzę przez te drzewa. Zobaczcie, ile tych śladów tu jest, jakie te ślady są równe. Tu gdzieś przeskoczył i tu gdzieś poszedł. No zobaczcie, tu jakiś ptak. Także jadę sobie, słuchajcie, najwolniej jak się da. Po prostu zwiedzam, jadę i oglądam. Podziwiam, mam czas. Zostało mi już niedużo, a potem będziemy zakładać biwak.
Dojechaliśmy do pochylni w kątach i tu mamy możliwość zobaczenia maszynowni od drugiej strony i tej wody właśnie, która zawsze spływa i która służy do napędzania tego koła zamachowego tutaj, które później nam wciąga do góry łódeczki. Przedostatni przystanek dzisiaj. Pochylnia Kąty. Tam już wjechałem, tam jest pochylnia, dwa wózki. To samo generalnie co w innych miejscach. Wszystko jest podobnie zbudowane, więc już tutaj nie odkryjemy nic więcej. Tu możecie zobaczyć co chwilę jak jest droga. To jest właśnie tak to wygląda, że no, maszt musi być zwinięty. Żagiel, wszystko położone i tylko na silniku trzeba płynąć, jeżeli chciałoby się jakąś taką podróż odbyć. Nie wszędzie te chyba tablice stoją, ale tutaj tablica też jest. To tak, ma, nie wiem jak to się nazywa, te groby z tego robią. Płyta nagrobna, na takiej płycie nagrobnej usiąść. Kurde, długo by nie wytrzymał człowiek. No i tak, nie zawsze to fajnie. Dobrze, zrobiliby z drewna jakąś fajną altankę czy coś, byłoby zupełnie inaczej. A tak, tak zrobili. Nawet nie po środku są postawione te stoły. Ale sceneria zimowa bardzo mi się podoba. Także tak, jeżeli kiedyś jakaś przygoda jachtem po tym kanale, no to już mniej więcej wiemy jakby to wyglądało. Może się ziści.